ten kończący rok dzień, a właściwie wieczór, chciałbym, drogie siostry, drodzy bracia, wszystkim wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że byliście tak dobrzy i przychodziliście tu na każde nabożeństwo, jakie się tutaj odbywało. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że mogliśmy dzielić z wami społeczność. Chciałbym podziękować także bardzo serdecznie naszym przyjaciołom, sympatykom, którzy choć nie są członkami zboru, jednakże zaszczycali nas swoją obecnością i byli razem z nami, ciesząc się, płacząc i modląc się. Dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ale w tym momencie chciałbym także wyrazić słowa wdzięczności tym wszystkim, którzy poprzez internet na przestrzeni jakiegoś czasu nas oglądali. A liczba tych osób wcale nie jest mała. Jest ich około 10 tysięcy. Rozsiani na wszystkich kontynentach naszego globu. Począwszy od Japonii, poprzez Indonezję, dalej poprzez nawet Wietnam, Australię. No i nie będę wymieniał wszystkich krajów, bo i tak bym je wymienił. Nie wymieniłbym wysp na oceanach, z których otrzymywaliśmy informacje, że nas oglądają. Bardzo wam jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że darzycie nas sympatią. A przy okazji pozwólcie, że skieruję do was słowo zaproszenia. Gdybyście kiedykolwiek byli w Polsce z odwiedzinami, na urlopie, odnajdźcie taką małą miejscowość na Podbeskidziu, która nazywa się Ustroń, i przyjedźcie nas odwiedzić. Będzie nam bardzo miło, jeśli was będziemy mogli gościć, jeśli będziemy mogli podziękować wam osobiście za odbiór naszych nabożeństw tam, gdzie los was rzucił. Chcę się także teraz pod koniec roku, bo wiem, że będziecie oglądać ten program z poślizgiem gdzieś prawdopodobnie w styczniu, może w połowie, może pod koniec stycznia. Niemniej jednak chciałbym, abyście wiedzieli, że zbór Betel w Ustroniu kocha was, miłuje was. I za chwilę zbór Betel chce się o was pomodlić. I chcemy się o was pomodlić i pobłogosławić was. Jesteśmy świadomi, że gdyby nie taka potrzeba, to byście nie opuszczali swojej ojczyzny, swojego kraju, swoich rodzin. No ale sytuacja jest, jaka jest. I chcemy wam życzyć, abyście tam, gdzie jesteście, nie wiem, czy jesteście z rodzinami, czy bez, ale żebyście się nie czuli samotni. Żeby Bóg wam pomógł także rozwiązać jak najszybciej wasze problemy, jeśli by to było możliwe, wrócić do waszych rodzin. Chcemy się o was za chwilę pomodlić. A po modlitwie, nigdy jeszcześmy tego nie robili, chciałbym, żebyście zobaczyli tych, którzy ten program dla was przygotowują. A więc ta grupa z naszego zboru, zboru Betel, która nagrywa, a następnie przygotowuje program, żebyście ich mogli także zobaczyć. Oni rozeznali swoje powołanie, a tym powołaniem jest usługiwanie wam. I w związku z tym po modlitwie tę grupę, a więc telewizję Betel, poproszę, aby podeszła tutaj do przodu. Pomodlimy się także o nich. A wy tam, gdziekolwiek jesteście, zapamiętajcie ich twarze i także się o nich od czasu do czasu, częściej niż rzadziej, pomódlcie. Bo od tego, na ile Pan im da łaskę, na tyle wy będziecie mogli, potem oglądając te programy, korzystać z tych nagrań. Ale tymczasem proszę zbór Betel, aby tych wszystkich naszych rodaków, rozsianych po całym kręgu ziemi, którzy nas oglądają, a jak powiedziałem, tych osób jest dość sporo. Cieszymy się, jest to naszym przywilejem, że możemy docierać do was, nieść wam radosną nowinę, zwiastować wam słowo. I mam nadzieję, że naszym poselstwem jesteście zbudowani, bo się o to modlimy. I chcemy się także teraz o was pomodlić. Panie, ty jesteś tym, który
ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Panie, Ty wiesz, gdzie są nasi rodacy, którzy z tego kraju, w którym my jesteśmy, wyjechali. Wyjechali, ponieważ taka była potrzeba chwili i gdziekolwiek dzisiaj oni są. W Ameryce, w Kanadzie, w Ameryce Południowej, w Australii, gdziekolwiek zagnały ich losy, prosimy Ciebie, Boże Ojcze, abyś ich błogosławił. Prosimy, błogosław tych, którzy nas oglądają, którzy nas słuchają. Proszę, Panie, aby Twoje błogosławieństwo spływało na nich. Na nich, także i na ich rodziny. A jeśli ich rodziny pozostały w kraju, pozostały w Polsce, proszę, abyś także te rodziny tutaj błogosławił. Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten przywilej, jaki nas spotkał, że możemy tym ludziom usługiwać poprzez internet, poprzez ten środek zwiastowania Twojego Słowa. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Chwała i uwielbienie. Panie, pozdrawiamy w imieniu Twoim tych ludzi na ostatniego dnia tego kończącego się roku i wierzymy, że tak jak słyszeliśmy na wstępie, będziesz z nimi aż do końca. Bo Ty jesteś Bogiem wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Amen. Proszę ekipę telewizyjną, może tam ktoś zostanie przy kamerze, żeby nagrywać. Proszę, możecie usiąść, a pozostałych, jeśli jesteście, ja wiem, że to jest zaskoczenie, no ale taki ja już jestem, że działam przez zaskoczenie. Więc bardzo proszę tych wszystkich, którzy się programami zajmują, aby podeszli do przodu. Ktoś tam zostanie przy kamerze, żeby też mógł to nagrać. A pomodlimy się o tych, którym ta służba została powierzona i którzy tę służbę wykonują. Jak widzicie, nie jest to wcale mała grupka, jest to dość sporo osób, no, ale też to wymaga niezwykle mozolnej i wielonakładowej pracy. Alleluja, chwała Panu. Alleluja. Ja się bardzo cieszę, że coraz mniej w naszym zborze jest bezrobotnych. Odwrotnie niż w naszym kraju. W naszym kraju coraz więcej bezrobotnych, a w naszym zborze jest ich coraz mniej, bo każdy się gdzieś w coś angażuje. Ale jeśli ktoś z nas jeszcze ciągle jest bezrobotny, to tylko z własnego wyboru. To tylko dlatego, że tego chce. Bo jeśli by chciał się w cokolwiek zaangażować, to tylko się zgłoście, a znajdziemy dla was zatrudnienie. Dobrze, może poproszę Arkadiuszu ciebie, żebyś się pomodlił o naszą telewizję. Panie Jezu, jesteśmy Tobie wdzięczni za nasze siostry i naszych braci, za ich chęci, za ich poświęcenie, za te godziny spędzone i przed komputerami, robiąc to, co robią, Panie. Chcemy Ci za ich dzieło, za ich służbę dzisiaj, tego dnia podziękować, ale też w Twoim imieniu chcemy pobłogosławić, abyś pomnażał, abyś poszerzał ich granice, poszerzał horyzonty, abyś poszerzał pod każdym względem i tym sprzętowym, ale również tym osobowym, Panie. Abyś dotykał serc tych, którzy mają jeszcze pragnienie, chcą dołączyć do tej służby, aby mogli to uczynić. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa błogosławimy Wam, nasze drogie siostry i drodzy bracia, aby Pan był z Wami we wszystkim, co czynicie i aby błogosławił dzieło Waszych rąk. Amen. Rozpocznę od uskarżania się. Muszę się trochę poskarżyć. Ponieważ Paweł powiada, kto kradł, niech kraść przestanie. A co najmniej trzech braci od niedzieli kradną, a ponieważ było ich trzech, jeszcze raz powiem, kradną. Od dwóch tygodni się przygotowywałem do zwiastowania na temat przemiany umysłu. No i wszystko mi wykradli. Absolutnie prawie wszystko mi wykradli. I w związku z tym dzisiaj się od rana zastanawiałem, co ja powiem. No ale znowu się ktoś włączył i znowu pewne myśli mi wykradł. Widocznie Pan coś chce przez to do nas powiedzieć. Skoro mówi raz, mówi drugi raz, trzeci raz, no i ja będę
dopełnią czwarty raz. Chcę kontynuować, nie rozpoczynać, bo w niedzielę ta myśl została rozpoczęta. Ja chcę kontynuować i mówić na temat przemiany umysłu. Na temat konieczności przemiany umysłu. Drogie siostry i drodzy bracia, jest to temat, który tak bardzo głęboko leżał na sercu apostoła Pawła. I praktycznie rzecz biorąc, w każdym liście pisanym do jego umiłowanych zborów apeluje o przemianę umysłu. Najbardziej dramatyczny apel, jak zapewne wiecie, skierował do zboru w Rzymie. W 12 rozdziale listu do Rzymian, w drugim wierszu, pierwszym i drugim wierszu Paweł pisze tak. Przez miłosierdzie Boże wzywam was, bracia, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I jeden wiersz poniżej. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie, i tu właśnie kładę akcent na przemianę umysłu, ale się odnówcie w duchu umysłu waszego, jak w innym miejscu jest napisane. A więc przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Chciałbym zaznaczyć na samym wstępie, że jak wam wiadomo, listy te były pisane nie do ludzi niewierzących, do jakichś tam pogan, gdzieś Babilończyków, Macedończyków albo kogokolwiek innego, ale te listy były pisane do, jak sam Paweł pisze, świętych, wybranych, których wiara słynie na cały świat. A więc możemy powiedzieć, że te listy pisane były do wierzących, a zatem i do zborów w Ustroniu. Należałoby więc z tego wyciągnąć następujący wniosek. Można być człowiekiem nawróconym, ale mieć nieprzemieniony umysł. Czy się ze mną zgadzacie? Można, bo przecież Rzymianie byli już nawróconymi. Ich wiara słynęła na cały świat. Bo przecież Efezjanie nie tylko byli nawróceni, byli także napełnieni Duchem Świętym, a Paweł do nich apeluje także o przemianę umysłu. Czyli można być człowiekiem nawróconym, ale nie mieć przemienionego umysłu. Żeby mogła nastąpić przemiana umysłu, musimy nad tym popracować. To nie jest tak, o, Pan da. To nie jest tak, żeby mogła nastąpić przemiana umysłu wierzącego człowieka, wierzący człowiek musi nad tym popracować. Musi, jak pisze Piotr w swoim liście, dołożyć starań. I dzisiaj powstaje pytanie. Nie wątpię, że większość z nas to ludzie nawróceni, narodzeni na nowo. Ale rodzi się pytanie, jak jest z przemianą naszego umysłu? Bo przemieniony umysł produkuje przemienione myśli. To, co słyszeliśmy w niedzielę, o czym zwiastował kaznodzieja w niedzielę. A więc mamy być myśli Chrystusowej. Ale będziemy myśli Chrystusowej wówczas, jeśli nasze umysły będą przemienione. A nasze umysły będą przemienione, kontynuujmy, jeśli dołożymy starań. Jeśli dołożymy starań, a Pan te nasze starania widząc, ziści je, wypełni je, pomoże. Duch Święty pomoże nam zmienić nasz umysł, dokonać przemiany naszego umysłu. Dlaczego tak? Dlaczego to jest takie skomplikowane? Pamiętajmy, umysł należy do nas. To jest nasz umysł. I Bóg, dopóki nie zauważy naszej determinacji,
że chcemy, aby nastąpiła przemiana naszego umysłu, pozostawia nas. Niewątpliwie będziemy zbawieni, choć nie będziemy mieli przemienionego umysłu. Ale jeśli nie będziemy mieli przemienionego umysłu, nam będzie z ludźmi źle i ludziom będzie z nami źle. I nie będziemy mogli prawdopodobnie poznawać, jaka jest wola Boża, dobra, miła i przyjemna. Bo żeby poznać wolę Bożą, trzeba mieć, jak czytaliśmy, przemieniony umysł. I chciałbym dzisiaj pokazać wam dwóch ludzi. Dwóch ludzi, którzy praktycznie rzecz biorąc startowali z tego samego pułapu. Ale popatrzcie na jednego, który miał nieprzemieniony umysł i na charakterystyczne cechy, jego charakterystyczne cechy. I popatrzcie na drugiego, który miał przemieniony umysł i popatrzcie, czym się on charakteryzował. Pierwszy, na którego chcę zwrócić uwagę, jest patriarcha Jakub. Patriarcha Jakub. I posłuchajcie, co powiedział o sobie ten zacny człowiek, wierzący człowiek. Co powiedział o sobie, kiedy życie jego dobiegało już do końca. A więc kiedy czas, którym dysponował, by nastąpiła przemiana jego umysłu, już zaczynał zbliżać się do końca. Posłuchajcie, co powiedział, bo w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 47 rozdziale, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 47 rozdziale jest jedna z końcowych wypowiedzi Jakuba przed jego odejściem z tej ziemi. Oto co powiedział Jakub. Potem wprowadził Józef Jakuba, ojca swego, i przedstawił go Faraonowi. Jakub zaś pobłogosławił Faraona. I rzekł Faraon do Jakuba, ile jest lat życia twego? Jakub powiedział Faraonowi, czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Uwaga teraz, zauważcie cechy nieprzemienionego prawdopodobnie umysłu. Krótki i zły był czas życia mojego. I nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Czym się charakteryzuje nieprzemieniony umysł? Między innymi. Czym się między innymi charakteryzuje nieprzemieniony umysł? Z tego możecie wywnioskować, wysnuć wniosek. Niezadowoleniem, uskarżaniem się, narzekaniem i tak dalej. Bo to, co jest w sercu, to jest i na ustach. Nieprzemieniony umysł człowieka produkuje negatywne słowa i negatywnie postępuje. Bo objawianie się umysłu naszego to poprzez mowę i poprzez postępowanie. No więc mamy przed sobą Jakuba. Józef prowadza go na pałace Faraona, przedstawia go, a ten rozpoczyna swoją rozmowę, i to z kim? Z poganinem. Z poganinem. Uskarża się. Uskarża się, że krótki był czas jego życia, tylko 130 lat. Kto z was chciałby tego wieku dożyć? A nie uskarżajcie się, że tylu nie dożyjecie. A on dożył 130 lat, a mimo to się uskarża. Po drugie, patrzy na swoje życie poprzez nieprzemieniony umysł i mówi, zły to był czas mojego życia. Zadajmy sobie pytanie, czy miał prawo tak patrzeć i tak mówić na temat swojego życia? I to przed kim? I to przed niewierzącym? Przed poganinem. Kochani bracia i drogie siostry, niech nas Bóg strzeże, żebyśmy przed ludźmi niewierzącymi wylewali naszą gorycz, nasze niezadowolenie, uskarżali się, bo ci ludzie powiedzą, posłuchają nas, może nawet nabędą współczuć, a potem pomyślą, o, gdybyś tam nie poszedł do Betelu, to byś sobie mógł dzisiaj w Sylwestra pohulać i mógłby się rozerwać. Dlatego widzicie, przypominam, kiedy
Dawid dowiedział się, o czym jest mowa w drugiej księdze Samuelowej, kiedy Dawid dowiedział się o śmierci Saula, pierwszego króla izraelskiego, to w pieśni, którą układał, czy pamiętacie, co zalecił? Tylko nie opowiadajcie o tym wśród Filistynów i Amalekitów, że zginął pomazaniec pański, bo oni dowiedziawszy się o tym, będą się radowali. Nie wolno dziecku Bożemu robić do swojego gniazda. Mam nadzieję, że się mnie zrozumieli, co chciałem powiedzieć. Jeśli chodzisz po sąsiadach i opowiadasz, jak to jest źle w Betelu, jesteś gorszy niż poganin. No niestety, to jest świadectwo nieprzemienionego umysłu. Jak wtedy zaprosisz tego człowieka do Betelu, jeśli najpierw ten Betel w jego oczach skompromitowałeś? Ja nie mam niczego na myśli, ale nasze sprawy załatwiamy we własnym gronie. Zły to jest ojciec, który wynosi brudy i pierze brudy u sąsiadów, brudy swojego domu u sąsiadów. To nie jest odpowiedzialna postawa. Nie jest to odpowiedzialna postawa. Ja to mówię po to, żeby pokazać, jak bardzo nieprzemieniony był umysł i nieodpowiedzialne było postępowanie Jakuba przed faraonem. No i teraz powiedzcie mi, gdyby on chciał świadczyć faraonowi o Bogu, to faraon by powiedział: słuchaj, mój Bóg raj jest lepszy niż twój. Ja się nie uskarżam, a ty się uskarżasz. Prawda? No logicznie, gdyby ktoś przyszedł do mnie i tak mówił na temat swojego Boga, a potem mnie zachęcał do przyjęcia tego Boga, uwierzenia w tego Boga, powiedziałem: hola, hola, z daleka się trzymaj. Wystarczy, że ty cierpisz. Ja już nie muszę. Ja nie chcę. A więc Jakub popełnił tutaj, w moim przekonaniu, kardynalny błąd. Ale ten kardynalny błąd wynikał z tego, że prawdopodobnie jego umysł nie doznał przemiany. Ale pytanie zasadnicze, a właściwie pierwsze, czy miał prawo Jakub uskarżać się na swoje życie? Tak, gdyby miał przemieniony umysł, to by tego nie robił. Ale ponieważ miał nieprzemieniony, to robił. Ale czy miał prawo? Czy masz prawo uskarżać się na swoje życie, na swój los? Czy Jakub miał prawo się uskarżać na swoje życie, na swój los? Gdyby miał przemieniony umysł i gdyby widział, jak Bóg myśli o nim, wiedział, jak Bóg myśli o nim, to pewnie by się nie uskarżał, a wręcz byłby wdzięczny Bogu. Podskakiwałby z radości. Ale nieprzemieniony umysł nie pozwalał mu dostrzec, zobaczyć to, co Bóg myśli o nim i jak Bóg patrzy na niego. No więc przypomnijmy sobie niektóre zdarzenia z życia Jakuba, który się uskarża, że ciężki, zły był czas jego życia. Zobaczmy niektóre tylko momenty. Po pierwsze, w liście apostoła Pawła do Rzymian, w 9 rozdziale, w 13 wierszu, jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. A więc kim był Jakub w oczach Bożych? Kim? Umiłowanym. Jakub był umiłowanym w oczach Boga. Już choćby z tego powodu nie miał prawa gardzić i z pogardą patrzeć na swoje życie. Jego brat był w zupełnie innej sytuacji. Ale on naprawdę nie miał motywacji, nie miał prawa myśleć źle o swoim życiu. Bo Bóg mu okazał łaskę, prawda? Łaska ta polegała na tym, że wybrał go przed Ezawem. A czy my też możemy o sobie tak powiedzieć? Że znaleźliśmy łaskę w oczach Boga? Popatrzcie, ile milionów ludzi ginie wokół nas. Ale Boże oblicze, Boży palec wyciągnął się w naszą stronę. I już to.
jest powód do tego, aby kończąc ten rok radować się i wchodzić w nowy rok z niezwykłą radością. Panie, przecież ja sobie na to nie zasłużyłem, że Ty mnie wybrałeś, a jednak mnie wybrałeś. Alleluja, alleluja, wybrałeś mnie. A w tym wybraniu jest nie tylko błogosławieństwo doczesności, ale także zabezpieczenie wspaniałej, cudownej wieczności. Muszę powiedzieć tak, jestem szczęśliwszy, mając 70 lat, niż wy, którzy macie 16 lat, bo przed wami jeszcze daleka droga, a ja już jestem blisko. Bliżej przede mną to, co najlepsze. Wy jeszcze musicie odsłużyć swoje, a mnie już bliżej. Myślę, że tu są wśród nas, nie wskazując palcem, którzy są jeszcze bliżej. A więc mamy zabezpieczoną nie tylko teraźniejszość, ale i całą wieczność. Halleluja. To wynika z naszego wybrania. Dalej z tego wybrania wynika i to, że jesteśmy źrenicą oka Bożego. Że kto się nas dotyka, dotyka się źrenicy oka Bożego. I choćbyśmy nie mieli żadnych innych powodów, to powinno być motywacją naszej radości i chwały dla Boga. Ale żeby tak było, trzeba mieć przemieniony umysł. Patrzeć na swoje życie tak, jak patrzy na nie Bóg, a nie tak, jak nam mówi stary, nieprzemieniony, nasiąknięty zgorzknieniem umysł. Dlatego tak ważne jest, abyśmy doznawali przemiany naszego umysłu. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, cytuję słowa apostoła Pawła, abyście się przemienili przez odnowienie waszego umysłu. Bo wtedy docenicie to wszystko, co Bóg dla was uczynił. I zamiast narzekania, jak w przypadku Jakuba, będzie pieśń chwały. No. Ale idźmy dalej, bo to jest zaledwie początek. No, teraz zaczyna się życie. Życie Jakuba. I czasem istnieje nieporozumienie, albo niektórzy ludzie nie rozumieją pewnych prawd biblijnych. Im się wydaje, że jeśli ktoś został przez Boga wybrany, tak jak się mówi o Jakubie, to on nie powinien przeżywać żadnych problemów. Bóg go powinien nosić na rękach, żeby o kamień nie potknął, nie uderzył swojej nogi i tak dalej. Cytuję psalm. A więc, że powinien żyć jak za przysłowiowymi drzwiami Pana Boga. Tak sobie wyobrażamy. Skoro Bóg mnie wybrał, to przecież ja nie powinienem przeżywać takich czy innych sytuacji. Ja nie powinienem iść do szpitala. Nie powinienem mieć żadnej operacji, żadnego zabiegu, jeśli Bóg mnie wybrał. A tymczasem dzieje się zupełnie inaczej. Popatrzmy, jak to wyglądało w przypadku Jakuba. Ten wybraniec Boży w krótkim czasie musiał z domu uciekać. Uciekać przed swoim bratem Ezawem. Bo gdyby pozostał, to nie wiadomo, jak rozprawiłby się z nim Ezaw. Uciekał. Ale powiedzcie mi, uciekał i nie wiedział, dokąd idzie. Wiedział, że gdzieś mieszka jego wuj Laban. Ale on nie miał kompasu, nie miał mapy. On nie wiedział, dokąd idzie. Jak mógł więc wiedzieć, że tam, a nie tam, że tu, a nie tu? Ale szedł. I oto przy pierwszej studni, przy jakiej usiadł, by odpocząć, pojawiła się piękna dziewczyna. Któż to był? Córka Labana. Brata jego matki. Powiecie, no przypadek. Przypadek się zdarzył, bo Jakub siedział na studni i wtedy podeszła ta dziewczyna. Ale czy to naprawdę był przypadek? Ja nie wierzę w przypadki na przykład. Ja wierzę w kierownictwo Boże. Ja wierzę w ochronę i prowadzenie Boga. I skoro Jakub usiadł tam na tej studni i ta kobieta, Rachela, przyszła jako pierwsza, to znaczy, że Bóg to zaplanował. Że Bóg tego chciał, Bóg to zaplanował.
Ale Jakub tego nie wiedział. I Jakub tego nie widział. On nie patrzył na to zdarzenie przez przemieniony umysł. Bo on też rzeczy samej nie był przemieniony. A powiedzcie mi, czy te wszystkie przeżycia w domu Labana, 7 lat za jedną, 7 lat za drugą, no kto by z nas chciał służyć 7 lat za jedną, 7 lat za drugą, w końcu i tak go nie wypuścił. No ale bracia i siostry, patrząc nieprzemienionym umysłem, moglibyśmy powiedzieć, krzywda się stała Jakubowi. I on tak patrzył na swoje życie. Krzywda mi się stała. On to zresztą wyraża, kiedy się żegna z Labanem. Krzywda mu się stała. Tak patrzy nieprzemieniony umysł. Bo ja też nie wierzę i w tym momencie na przypadek. Przypadek. Bo powiedzcie mi, z czym przyszedł Jakub do Labana? Z torbą podróżniczą, z jakimś węzełkiem, w którym był suchy chleb i może trochę wody. Prawda? A w jaki sposób opuszczał dom Labana? No, kto czytał tę historię? Niech mi pomacha ręką. Dobrze, dziękuję, wiem, że wiecie, o czym mówię. Jak opuszczał dom Labana? Bogaty w stada, owiec, kóz, 2 żony, a dzieci ile? No więc, jak popatrzeć na to przeżycie? Było to przekleństwo czy błogosławieństwo? Była to udręka czy Boży plan, aby błogosławić swojego wybrańca? W moim przekonaniu też była to niewidzialna ręka Boża. Bóg go w taki sposób prowadził. Zapytam więc, Jakubie, jakim prawem mówisz, że nędzne było twoje życie? Jakim prawem więc mówisz, że zły był czas twojego pielgrzymowania? No, mówi, bo ma nieprzemieniony umysł. Nieprzemieniony umysł nie dostrzega Bożych darów w swoim życiu. Nieprzemieniony umysł nie dostrzega Bożego błogosławieństwa w swoim życiu. Prawda? Ale przemieniony nie patrzy na trudne okoliczności, ale patrzy na drugą stronę medalu. Tak, z tych trudnych okoliczności wypłynął błogosławiony wniosek. Przyszedłem tu jak żebrak, niczego nie mając, jedną łyżką, a może nawet i nie, a teraz oto jestem, no kimś jestem, bogaty. Idąc dalej. No, zdarzały się trudne momenty w życiu Jakuba. Pamiętacie, kiedy wychodził już wreszcie od Labana, jego córka Dina została zgwałcona przez młodzieńca jednego miasta. Ale ten młodzieniec chciał się z nią ożenić, a więc chciał postąpić w sposób prawy. Ale wtedy dwaj synowie Jakuba postąpili w sposób nieprawy. No, nie będę zdawał się w szczegóły, przypięli miecze i wymordowali całe miasto. I co groziło z tego powodu Jakubowi? Zresztą on sam to powiedział, że okoliczni mieszkańcy, słysząc o tym, że ten młodzieniec chciał się ożenić z jego córką, popełnił błąd, on się do tego przyznał, chciał się ożenić, pojąć ją za żonę, a tymczasem ci dopuścili się takiego haniebnego czynu. Mieszkańcy miasta mogli więc rozsiec, zabić Jakuba i jego żony i jego synów. Mogli. Ale w jakiś dziwny sposób Bóg go zachował. Bóg do tego nie dopuścił. Jakub wyszedł z tego cało. Ale czy to przypadek? Ja nie wierzę, że to był przypadek. Ja wierzę, że była nad tą sytuacją Boża ochrona. Że Bóg zachował swojego wybrańca od tego nieszczęścia. W związku z tym pytam raz jeszcze, Jakubie, czy masz prawo mówić o swoim życiu, że los twojego życia był zły, że czas twojego pielgrzymowania był niegodziwy, niewłaściwy, zły? Nie. Jeśli byś miał przemieniony umysł, to byś nie patrzył tylko na te trudne okoliczności, z którymi się spotykałeś, ale widziałbyś głębiej, dalej. Widziałbyś Bożą ochronę i Boże zabezpieczenie. No i tak moglibyśmy iść dalej. Potem także spotkanie z Ezawem. Słuchajcie, Ezaw nie wyszedł z honorami, żeby witać Jakuba. Przyprowadził przecież z sobą cały zastęp żołnierzy uzbrojonych, a Jakub
No kogo miał? Miał synów i miał tylko stada. I tu się mogła także rozegrać tragedia. Mogła się rozegrać tragedia. Ezaw mógł wreszcie spełnić swoje życzenie i zabić Jakuba, tak jak obiecał. Ale do tego nie doszło. Do tego nie doszło. Dlaczego do tego nie doszło? Dzięki ochronie Bożej. Bóg do tego nie dopuścił. Bóg nie dopuścił do tego, aby Ezaw uśmiercił, zabił swojego brata Jakuba. Czy w związku z tym choćby Jakub miał jakiekolwiek powody, aby mówić, że jego życie był to czas zły, że krótki i zły był czas jego pielgrzymowania? Tak, jeśli człowiek ma nieprzemieniony umysł, to patrzy na trudne okoliczności swojego życia. To patrzy tylko na trudne okoliczności swojego życia. To widzi tylko porażki. Ale jeśli człowiek ma przemieniony umysł, może dojrzeć coś głębiej. Może dojrzeć Bożą ochronę i Boże zabezpieczenie. I jeśli my się koncentrujemy na słabościach, na upadkach, na trudnych momentach naszego życia, nigdy nie będziemy szczęśliwi. Nigdy, nigdy będziemy chodzić z powieszoną głową i narzekać zły los, wszystkim się lepiej powodzi, wszyscy jako tako, a ja nie mogę związać końca z końcem. Wszyscy. Ale to jest świadectwo nieprzemienionego umysłu. Bracie, zabrałeś mi dzisiaj pieśń. Policz dary, które Pan ci dał. A w twym sercu zabrzmi pieśń chwały. Byłoby dobrze, gdybyśmy kiedyś tę pieśń zaśpiewali. Myślę, że każdy z nas, gdyby się tak szczerze odwrócił i patrzył przemienionym umysłem, naliczyłby tych darów. Tyle, że one by absolutnie zasłoniły te negatywne przeżycia. Obróć się. Siedzi obok ciebie żona. Aha. Boży czy nieboży dar? Popatrz na te maluszki siedzące obok ciebie. Boży czy nieboży dar? Pomyśl o domu, w którym mieszkasz. Popatrz na swoje zdrowe ręce. A w twym sercu zabrzmi chwały pieśń. Już nie mówię, że popatrz na swoich rodziców, ojca, matkę. Wyszukaj wśród tych przykrych momentów swojego życia te perełki, na które do tej pory nie zwracałeś uwagi. A życie twoje dozna przemiany. Ale to się dzieje wtedy, kiedy nasz umysł, w naszym umyśle następuje przemiana. No i kończąc, ponieważ powiedziałem, że pokażę dwóch ludzi. Jednego już mamy omówionego. Jest nim Jakub. A drugi z nich to jak? To apostoł Paweł. To apostoł Paweł. I posłuchajcie, co on pisze. Posłuchajcie, co on pisze. W pierwszym liście do Tymoteusza, wtedy, gdy jego życie także już dobiegało do końca, gdy siedział w rzymskim więzieniu, oczekując na egzekucję, na śmierć, nie wiedział ani dnia, ani godziny, kiedy przyjdzie straż, aby go wyprowadzić na gilotynę, na ścięcie, nie wiedział. Ale pisząc list do Tymoteusza, swojego młodszego brata w Chrystusie, pisze tak. Krótki i zły był czas mojego pielgrzymowania. Tyle trudu włożyłem, aby zakładać zbory. A dziś czeka mnie szubienica. Nie, tak mówiłby nieprzemieniony umysł. Ale Paweł miał przemieniony umysł. I popatrzcie, co mówi. Dzięki składam temu. Pawle, nie wiesz, czy jutra dożyjesz, a ty mówisz, dzięki składam tego, który mnie wzmocnił Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. On nie zważał na te wszystkie problemy, które już były za nim. On się radował ze swojego powołania, radował się z
wzmocnienia w Chrystusie Jezusie. No ale żeby ktoś nie pomyślał, no tak, tak, dobrze się mu mówiło, bo on nie miał żadnych problemów. Posłuchajcie, czy miał problemy, czy nie. On się nie uskarża. On tylko wymienia, co przyszło mu w życiu przeżywać. Co przyszło mu w życiu przeżywać, on tylko to wymienia, ale nie uskarża się. Ciągle miejmy w pamięci fakt, dzięki Bogu, dzięki Jezusowi, że mnie uznał godnym powołania i tak dalej. I teraz posłuchajcie, jakimi ścieżkami wiodło tego sługę Bożego jego życie. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, czyli 39. Nie wiem, czemu oni tak liczyli, ale tak liczyli. 39, 38, 37, a nie 1, 2, 3. No w każdym razie dostał 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. Policzcie, ile to jest, bo ja z matematyki jestem bardzo kiepski. Dalej czytamy, 3 razy byłem chłostany, 1 raz ukamionowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, to nie ma żadnego znaczenia. Pozostaje codzienne nachodzenie mnie troską o wszystkie zbory. Halleluja. Halleluja. I dzisiaj możemy siebie samych postawić w którymś z tych szeregów. Albo za Jakubem, który wobec poganina uskarża się na trudny los swojego życia, choć przecież wybrał go Bóg, ich zachowywał i ochraniał Bóg, albo stanąć za apostołem Pawłem. Nie możemy prawdzie zaprzeczyć. Tak, przeżywaliśmy i przeżywamy i prawdopodobnie i w przyszłym roku będziemy przeżywać różne sytuacje. Ale to nie jest powód do uskarżania się. To nie jest powód do życia w zgorzknieniu. To jest raczej powód do tego, aby Bogu dziękować, tak jak Paweł powiada. Dziękuję Bogu, że mnie uznał za godnego. Jeszcze raz to powtórzę. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. I kończąc, chcę uaktualnić, albo powiedzmy bardziej to umiejscowić. Ja nie pamiętam już, gdzie to jest, ale gdzieś to jest. Albo to było w Bielsku, albo to jest w naszym zborze, to świadczy już o tym, jak bardzo krótką mam pamięć. Ktoś prawie w każdej modlitwie tak oto mówił. Dziękuję Ci, Boże, za moje życie. Nie wiem, kto to mówi, ale ktoś tak mówi w modlitwie. Dziękuję Ci, Boże, za moje życie. Tak sobie potem myślałem, jak to można tak ustawicznie dziękować Bogu za swoje życie? Można i trzeba. Można i trzeba. Tak jak Paweł. A więc można i trzeba. To, że jesteś, kim jesteś, to, że Bóg nas przeprowadził przez 2013 rok i przez wiele poprzednich lat, to jest dowód Bożego miłosierdzia. Poza tym, kochani, tak jak prawdopodobnie Jakub nie wiedział o tym wszystkim, że za tymi sytuacjami, czy w tych sytuacjach jest Bóg i On aranżuje i On wszystkim kieruje, tak prawdopodobnie i my do końca nie wiemy. Nie wiemy, z ilu niebezpieczeństw i trwóg, jak też śpiewamy w jednej pieśni, wyrwał nas Bóg. O tym się dopiero kiedyś dowiemy.
Kiedyś, będąc w wieczności, zobaczymy, że na tym zakręcie już diabeł wyciągał po nas swoją rękę. Że tam już czyhała na nas śmierć. Że taką i taką pułapkę wróg przygotowywał, ale ręka Boża, która nie jest ukrócona, zabezpieczyła nas. A zatem wezwanie Pawłowe, abyście się przemienili przez odnowienie umysłu swego. Bo przemieniony umysł patrzy zupełnie inaczej niż cielesny nieprzemieniony. Ten nieprzemieniony cielesny, on się obraża, on się gniewa, bo mu się wydaje, że tak nie powinno być. Natomiast przemieniony wie, że nic się nie dzieje bez woli Bożej. A jeśli się cokolwiek dzieje z woli Bożej, to jest to ku naszemu dobru. Słyszeliśmy w niedzielę, myśli moje nie są jako myśli wasze. Ale tak jak niebiosa są wyższe nad ziemią, tak myśli moje są wyższe niż wasze. Drogi moje nie są jak drogi wasze. Ale moje drogi są wyższe, tak jak niebo jest wyższe od dróg waszych. Wiecie, że miałem takie pragnienie na sercu, ale nie wiem, czy go zrealizować, czy nie. Nie wiem, czy tak zrobić, czy nie. Powiem tak, oddaję to prowadzącemu do decyzji. Módl się, żebyś wiedział, jaką decyzję podjąć. Żeby wezwać do przodu tych wszystkich, którzy dzisiaj chcieliby Bogu podziękować za swoje życie. Dołączyć do tej jednej osoby, powiadam anonimowej, nie wiem, kto to jest. Panie Boże, dziękuję Ci za moje życie. Dziękuję Ci, Boże. Ale jednocześnie poprosić do przodu i tych, którzy może w sposób nieostrożny, niezaplanowany, gdzieś tam przed jakąś osobą niewierzącą uskarżali się na swoje życie. Biadolili nad swoim życiem. A ten kiwał z politowaniem głową, ale potem przyszedł do domu i zacierał ręce. Gdyby tam nie poszedł do tego Betelu, to by mu się inaczej powodziło. Ale poszedł tam. No i dlatego ma co chciał.